Chwała niech będzie Wszechmogącemu Bogu. Chwała Bogu. Wam pokój, bracia i siostry. Może tak też chcę powiedzieć na temat mocy działania Ducha Bożego w naszym życiu. Może tak zacznę od słów, czasem czytanych w 7 rozdział Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 21 werset po 23. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? W imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. Czasami zdaje się jest czytany ten fragment Bożego Słowa przeciwko wszystkim, którzy prorokują, którzy wypędzają demony, którzy czyniają cuda. Ale widzimy przez Nowy Testament, też w Starym, że to wszystko miało miejsce. Tu nie chodzi o to, żeby nie było proroctw, żeby ludzie nie byli uwalniani od mocy demonicznej. Tu nie chodzi o to, aby nie działy się cuda, działy się uzdrowienia. O to wszystko chodzi. Tylko chodzi o to, że ci, co robili, a nie wypełniali Bożego Słowa, czynili bezprawie. No, zwrócę się do tych, którzy może uważają, że to wszystko nie jest takie ważne. Ale jak jest w naszym życiu z wypełnianiem Bożego Słowa? Możemy nie prorokować, możemy nie wyganiać demonów, możemy nie uzdrawiać, możemy nie czynić cudów, ale jak jest z wypełnianiem Bożego Słowa? Jeżeli ktoś nie dzieją się te rzeczy w jego życiu, jeżeli Duch Pański nie pozwalają, czy nie wierzą w to, żeby Duch Boży to mógł czynić, a nie żyją według Bożego Słowa, tak samo Pan Jezus powie, idźcie precz, nigdy Was nie znałem. Zanim przejdę, przeczytam jeszcze może parę fragmentów Bożego Słowa. Później coś powiem. 14 rozdział Ewangelii Łukasza. 25 werset po 27. Może od 26 zacznę. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Mocne słowa. W Ewangelii Mateusza jest napisane to samo, tylko pewnie być uczniem moim, a w Ewangelii Mateusza jest napisano, nie jest mnie godzien. Gdy czytamy te słowa, możemy zastanawiać się, Panie, to któż jest Twoim uczniem? Któż może być Twoim uczniem? Może zwrócę na ten fragment Bożego Słowa, 18 rozdział Ewangelii Łukasza, przejdziemy dalej do tego, co chciałbym powiedzieć. Kiedy czytamy to o tym bogatym młodzieńcu, który przychodzi do Jezusa, który mówi, często jest to wspominane, wypełnia wszystko w młodości swojej. I Pan Jezus mówi tak, może 22 wersetu. A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego, jeszcze jednego ci brak, sprzedaj wszystko, co tylko masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten zaś usłyszawszy to, zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty. A Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział, jak trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A ci, którzy to usłyszeli, rzekli, któż wtedy może być zbawiony? On zaś rzekł, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga.
Zwrócę na to uwagę. Wypełniając, czytając Boże Słowo, Boże standardy, czytałem wcześniej, kto nie ma w nienawiści wszystkich, nawet życia swego. Kto nie bierze krzyża swego, idzie za mną, nie jest mnie godzien, albo nie może być uczniem moim. Gdy to czytamy, mówimy, Panie, no to któż jest Ciebie godzien? No któż, Panie, może być zbawiony? Zadali pytanie. Co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. I przejdę do tego. Zwrócić na wzrok, o czymś było wspomniane przede mną, na moc Ducha Świętego, na Boga. Człowiek, może tak się na tym zatrzymam troszeczkę, człowiek nie może się uwolnić sam od rządzy bogactwa. Nie może. Ale gdy czytamy to słowo, może wyciągnę takich kilka wniosków. Mówi tak, jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Co Bóg czyni, kiedy pozwalamy Mu, aby wszedł do naszego życia? Po pierwsze, uwalnia nas od zniewolenia, jeśli chodzi o bogactwo. Staje się dla nas to bardziej obojętne. Nie staje się dla nas to tylko sensem i celem życia. Ono staje się, jesteśmy bardziej neutralni do rzeczy materialnych. Druga rzecz, którą Pan Bóg czyni, patrząc ten fragment Bożego Słowa, ten tylko werset, sprawia to, że otwiera się Twoje serce na potrzeby innych. Trzecia rzecz, z tego tylko wersetu Bożego Słowa. Nagroda w niebie jest dla Ciebie ważniejsza, staje się, niż nagrody ziemskie. I czwarta rzecz. Stajesz się bezwarunkowym uczniem Jezusa. Stajesz się, całkowicie się oddajesz na służbę dla Jezusa. Człowieka to jest niemożliwe, ale dla Boga jest wszystko możliwe. To czyni Duch Boży. To czyni, jeżeli pozwolimy Duchowi Bożemu, aby zmieniał nasze życie. Kiedy patrzymy na całą Biblię, może nie będę czytał, bo dużo by czasu zajęło, ale widzimy w Starym Testamencie, kiedy Duch Pański zstępował na pojedyncze osoby, jak ich przemieniało się życie i jak byli oddani i poświęceni służbie dla Pana. I wypełniali całkowicie to, do czego ich Bóg powoływał. Nie było znaczenia dla tych proroków, jak ich osądzają inni. Oni byli posłuszni Bogu. Gdy patrzymy na Jeremiasza, patrzymy na Ozeasza, na Ezechiela, patrzymy na tych proroków, któż by ich przyjął, prawda? Ale Bóg był z nimi i wypełniali Boże Słowo. I Pan Jezus mówi tak, kiedy byli jeszcze Jego uczniowie, którzy szli za Nim, że jeżeli ja dojdę do nieba, poślę Ducha Świętego. Ja tak mówię swoimi słowami, mówię czytać fragmenty Bożego Słowa, a czy swoimi słowami. I kiedy oni wzięli moc Ducha Świętego, o czym było czytane, ich życie się zmieniło. Ich życie się zmieniło. I każdego dnia możliwe napełniali się Duchem Świętym, bo apostoł Paweł pisze, że bądźcie pełni Ducha Świętego. I oni szli, nieśli Ewangelię, byli świadkami Jezusa Chrystusa. Może tak, otóż brat Igor czytał, ja tylko przeczytam odpowiedź na to, że będziecie moimi świadkami. I 22 werset pierwszego tego rozdziału, Dzieł Apostolskich, pisze tak. Kiedy wybierają na miejsce Judasza 12 apostoła. Począwszy od chrztu Jana,
aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkami Jego zmartwychwstania. I wszędzie szli apostołowie, uczniowie i głosili, zwiastowali, że Jezus zmartwychwstał i żyje. To głosili poselstwo i On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Bracia i siostry, wracajmy do tego, o czym było wspomniane. Wracajmy do Podziesiątnicy. Wracajmy do mocy Ducha Świętego, do przemiany naszego życia. Pięknie opisuje w księdze pierwszej Samuelowej, przeczytam to, pierwsza księga Samuelowa, 10 rozdział, może tylko 5 i 6 werset. Jest mowa o Saulu, który został powołany na króla. No, Izrael chciał mieć króla. I Pan Bóg mówi rzeczy, które będą towarzyszyć jemu, kiedy zaginęły jego oślice, ale mówi tak później. 5 werset. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska, a gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza, a przed nimi będą grający na harfie bębnie piszczącej lutni. Oni zaś będą zachwyceniu i stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nami ogarnie cię zachwycenie i przemieni się w innego człowieka. Kto zmienia wszystko w naszym życiu? Duch Boży. Słuchamy wspaniałych kazań. Potrafimy, niektórzy z Was, szczególnie ci, którzy lubią, potrafią jechać na konferencje i słuchać wspaniałych braci, wspaniałego nauczania. I często bywa tak, że wpływ tej nauki jest na kilka dni. Tak Wam coś powiem. Kiedyś ludzie, kiedy jeszcze byłem katolikiem, jechali do Częstochowy, aby zmienić swoje życie. Rozwody, pijaństwo. Co było w domu? Jechali tam, że się zmieni ich życie. Prawosławni możliwe idą na górę Grabarkę albo jakieś inne mało święte miejsce. I udaje się góra tydzień czasu jakoś tam wstrzymać się od niewłaściwego życia. Słuchając, przejdę to na nasze życie chrześcijańskie. Już dla nas, ewangelii chrześcijan, którzy poznali Boga i Jemu, który ich zbawił i dał im życie wieczne. Słuchając nauki, kazania, konferencji, często starcza na kilka dni, żeby coś zmieniło się w życiu. Niestety, powraca się do pewnych rzeczy. Mija te kilka dni, wraca się. Czegoś brakuje. Kiedy był ruch uświęceniowy, dochodzili coś, myślę, że powinniśmy wracać do pewnych rzeczy, myśli z tego czasu. Kiedy był ruch uświęceniowy, bracia dochodzili do pewnego momentu. Mówią, więcej, no nie mogą przejść, coś osiągnęli, ale czegoś im jeszcze brakuje. Dokładamy wysiłku, starań, usilia wszystkiego. Przepraszam ten wyraz rosyjski, mówię po polsku, czasami gdzieś wtrącam, ale ci, którzy no, lubią język polski i chcą, żeby była czysta polszczyzna, no przepraszam, tak mi się wymknęło. Ci, którzy dokładają wszelkich starań, aby ich życie było zmienione, aby inaczej żyć, aby pełniać Boże prawo, dochodzą pewnego momentu, pewnej stanu i więcej nie idzie. Więcej nie mogę nic zmienić w swoim życiu. No dalej nic się nie zmienia, a chciałoby się patrzeć przez Boże Słowo, że więcej trzeba przemiany. I bracia z ruchu święceniowego dochodzili do wniosku, że jest drugie błogosławieństwo, jest większe błogosławieństwo, o czym było wspomniane. Potrzebuję mocy Ducha Świętego. Nikt nie zmieni dalej naszego położenia. Nikt nie sprawi, abyśmy
wypełniali Boże prawo, Boże słowo. Głębiej więcej. Potrzeba nam mocy Ducha Świętego. Dosłownie, potrzebny jest Duch Święty. Żyjemy w czasach dobrobytu, co jest z jednej strony, no można powiedzieć, błogosławieństwem, bo przecież kiedy przychodzi ten bogaty młodzież, może tak jeszcze wrócę do tego, do Pana Jezusa, w tym czasie w Izraelu było przekonanie, że jeżeli masz bogactwo doczesne, to znaczy, że Pan Bóg cię błogosławi. Tak było rozumiane. Prawda? Więc to wszystko zmienia. Żyjemy w czasach, kiedy powiemy, że żyjemy w kraju, że Pan nam błogosławi. Mamy wszystkiego pod dostatkiem. Ale z drugiej strony widzimy ubóstwo i nędzę duchową. Bo tak trudno zmobilizować się, aby szukać Bożego oblicza. Jakub, kiedy przygotowuje spotkanie z Ezawem, przez potok jabłek przeprowadza swoją rodzinę i tam mocuje się z pewnym mężem. Aż przyszła zorza, czyli świt. On mówi, pójdźmy, bo uświta. A Jakub mówi takie słowa. Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Bracie i siostry, ilu z nas dziś jest w stanie podjąć to wyzwanie? Tak długo, Panie, będę stukał, walił w Twoje drzwi, aż nie napełnisz mocą Ducha Świętego, aż nie pobłogosławisz, aż nie zacznie się zmieniać to w moim życiu, czego widzę, nie dostaję. Jakoś tam ułożyliśmy swoje życie. Żyjemy, ale widzimy często braki. Chociażby jak brat Marcin wspomniał w dziele ewangelizacji. Jest to pragnienie. Wielu myśli o tym. A ilu ma tą moc, czy w ogóle ktoś ma tą moc, że wyjdzie i pójdzie, nie patrząc na nic i będzie nieść. Z siebie tego nie wyprodukujemy. Gdzieś dojdziemy do zrozumienia, do zachęcenia, ale potrzebujemy Ducha Świętego. Naprawdę potrzebujemy. Wracajmy do tego. Gdzieś doszliśmy do pewnych granic w swoim życiu i dalej nie potrafimy przejść, nie potrafimy zmienić. Dalej nie mamy, z naszym wysiłkiem nie jesteśmy w stanie. Widzimy, że nie damy rady, nie dajemy rady. Potrzebujemy Ducha Świętego. Ale czy? Pozostaje dla mnie pytanie, dla każdego z nas. Nie przestaniesz stukać. Nie przestaniesz wołać do Boga. Słowo Boże mówi tak. Pan Bóg mówi sam. Szukaj mnie całym swoim sercem, a mnie znajdziesz. Jak mnie szukaj? Całym swoim sercem. Poświęć wszystko. Wszystko. Aby szukać mojego oblicza. Znajdziesz mnie. Pierwsi chrześcijanie widzimy, jak w cudowny sposób Duch Boży ich prowadził. To cudowne pragnienie, o czym brat Igor wspomniał, mieli wierzący w Niemczech. Myślę, to cudowne pragnienie przychodzi w nasze serca. Do wielu z nas. A nie mobilizując siebie, nie wołając do Boga, nie szukając Jego oblicza, nie poświęcając czasu na szukanie Boga. W modlitwach, w postach, jakkolwiek, szukając Boga, On nie objawi się Pan, jeżeli nie będziemy Go szukać. Całym swoim sercem, całą swoją osobowością. Nie myślmy, że przyjdzie wszystko tak, po prostu dlatego, że posłuchaliśmy dobrego nauczania. A przecież dobre można znaleźć wszędzie. Ono nas mobilizuje. Ono nas zachęci. Ale nam trzeba szukać Bożego oblicza. Tych 120 osób w górnej izbie 10 dni
10 dni trwali w modlitwie, a stąpił Duch Pański. 10 dni trwali w modlitwie, a stąpił na nich Duch Pański i wiedzieli, że to jest On. Bracia i siostry, czekajcie, zachęcam wam. Chcę rozpalić to w waszych sercach, z siebie i was, i w waszych sercach. Szukajcie Bożego oblicza. Nie zadowalajcie się przeżyciami emocjonalnymi. To jeszcze nie jest Duch Święty, przeżycie emocjonalne. Tak często zatrzymują się dzieci Boże, coś przeżyją w swoich emocjach. To są tylko jeszcze emocje. One są, one towarzyszą, ale to są tylko emocje. Szukajcie dalej. Szukajcie dalej, aż przyjdzie naprawdę Duch Pański i wierzę, że to jest On. Kiedy Pan przyjdzie, On zaspokoi wszelkie pragnienie, tak napisano. Wszelkie łaknienie On zaspokoi. On da siły, aby z tą, czym nie ma sił, aby odnieść zwycięstwo. On da siłę, abyś odważnie głosił Ewangelię. Abyś nie wstydził się Ewangelii Chrystusowej. A jednak czasami to ma miejsce w naszym życiu. Że mówimy, no tak, dobrze na nabożeństwach, dobrze tutaj być, dobrze wychodzić do przodu. Ale często w stosunku do ludzi niewierzących brakuje tej odwagi. Gdzieś przychodzi wstyd. I nie chciałbym być w tym wszystkim, żebyście byli w jakimś takim, no, pogrążeni w nieodpowiednim, niewłaściwym nastroju czy niewłaściwych uczuciach. Oczywiście, my tego nie zrobimy jako ludzie swoim wysiłkiem. Ale Pan ma moc. Jest dany Duch Święty dla Kościoła. Jest dany Duch Święty dla każdego z nas. Stukajmy, wołajmy do Pana, aby Duch Pański napełniał nas. Pragnijmy chodzić w Jego obecności. Nad tym, na czym nie masz siły w swoim życiu, czy do ewangelizacji, czy do zmiany sytuacji w rodzinie, czy do składania świadectwa wśród ludzi, w których żyjesz, czy w zakładzie pracy, czy w szkole. Nie masz siły do zachowywania się właściwego, do panowania nad niewłaściwymi emocjami. Nie możesz przeżyć uzdrowienia swojej duszy, jeśli chodzi o nienawiść, zawiść, nieprzebaczenie, pornografia. Człowiek nie ma sił odnieść nad tym zwycięstwa. Ale gdy przyjdzie Duch Pański, przyjdą siły, przyjdzie zwycięstwo, przyjdzie uzdrowienie, przyjdzie wszystko. Narodzie Boży, Kościele, zachęcam was, szukajcie Bożego oblicza. Wołajcie tak długo, aż Duch Pański napełni was. Jeżeli napełni was Duch Pański, wielu problemów nie będzie. Z wieloma rzeczami, które dzisiaj borykasz się, jak odnieść zwycięstwo, jak przełamać, jak zmienić. Zmieni się. Zmieni się. Jedynie może to uczynić Duch Boży. Nic innego. Zachęcam was i siebie. Szukajmy Bożego oblicza. Napełniajmy się Duchem Bożym. Szukajmy Bożego oblicza. Sama nauczanie, najwspanialsze, ono jest dobre. Dobrze, musimy słuchać dobrego nauczania, czytać Boże Słowo, rozumieć to Boże Słowo. Ale jedynie Duch Boży da ci siłę do wypełnienia Bożego Słowa. Inaczej tylko wypełnisz, może jeszcze jedną myśl. Tak rozmyślałem dużo o tym. Myślałem, Panie, oczywiście takie dałem pytanie dla Boga. Panie, dlaczego potrzebny jest Duch Święty? Przecież Izrael w jakimś czasie żył i cały Izrael nie miał Ducha Świętego, tylko mieli poszczególne osoby, pojedyncze, które powołałeś. A do Kościoła mówi, że wyleje Ducha Świętego na wszelkie ciało, na wszystkich. Wasze córki, synowie będą mieć sny, widzenia, proroctwa. To objawi, że to będzie mieć miejsce. Dlaczego? I przyszło zrozumienie. Oni, Izrael, do pewnego momentu literalnie mógł wypełnić Boże prawo. Nie dalej, do pewnego momentu.
ale już nad duchowymi rzeczami nie miał siły, nie miał wpływu. A Duch Boży pozwala, daje ci moc do wypełnia tą część fizyczną, która jest dosłowna Słowa Bożego i daje ci moc, zwycięstwo nad sferą duchowego życia, nad duchowymi rzeczami, nad problemami duchowymi, nad brakiem zwycięstwa, nad całym duchowym życiem, nad całą porządliwością, nad tym wszystkim. On daje ci odwagę do głoszenia Ewangelii. Potrzebny jest Duch Pański. Bez Niego nic nie uczynimy. Potrzebny jest nas Duch Boży. Kościele, potrzebujemy Ducha Bożego. Na nowo poszukujmy Go. Dojdziemy do pewnego momentu, jak już wspomniałem. Dochodzimy do pewnej granicy. Dalej nie przekroczymy bez Bożego Ducha. Dojdziemy tyle, ile możemy uczynić swoim wysiłkiem, swoim zaparciem, swoją chęcią. I na tym się zatrzymamy. Nic więcej nie osiągniemy. Nasze życie zborowe, rodzinne, indywidualne dochodzi do pewnego momentu i dalej nie jesteśmy w stanie wejść bez Ducha Bożego, bez Ducha Świętego. Niech Duch Boży, Duch Pański działa pośród nas. I tak długo oczekujcie, może jedna, dwie dusze niech cię chociaż zapalą. Niech tak długo poszukują, wołają, a prawdziwie Bóg ześle swoje nawiedzenie, błogosławieństwo. Ja wiem, że mówimy, mamy Duch Pański spośród nas, to jest prawda. Ale widzimy drugą rzecz, że apostoł Paweł wspominał, napełniajcie się Duchem Bożym, doświadczajcie, przeżywajcie, a jeżeli czujesz łaknienie, jeżeli masz pragnienie, jeżeli masz niedosyt w swoim życiu, czegoś brakuje. Czegoś brakuje. Duch Boży jedynie może to wypełnić. Nikt inny. Tego wołaj do Pana. Wzywaj Jego imienia. Poszukuj oblicza Bożego. Pragnij, aby Duch Boga Żywego wypełniał twoje serce. Przychodził, dawał ci swoje słowo, dawał swoje objawienie, dawał ci swoją moc, bo tak jest napisane. Przecież tego doświadczali pierwsi chrześcijanie. I tego Pan Bóg pragnie przede wszystkim, myślę i dzisiaj, dla Kościoła, który jest u kresu dni. Który jest u kresu dni. Którego czas jest bliski końca. Nie masz sił do przebaczenia? Nie wiesz, jak pojednać się ze swoją rodziną? Podzielę się króciutko świadectwem. Krótko. Tak, i przyjdziemy już do modlitwy. Z moją starszą siostrą. No normalne były, zdaje się, relacje. Ale tak to, jak takie suche relacje. No relacje, no. Jakieś tam bywają w rodzinie, prawda? Też macie. Wy jako siostra moja nie jest ewangelicznie wierzącą chrześcijanką, tak było trudno. I przeżywałem to w swoim sercu. Często modliłem się, ale brakowało sił zadzwonić, tak normalnie porozmawiać, tak jak powinno się rozmawiać, jak rodzeństwo, które się kocha. Wiecie, co się stało? Siostra do mnie dzwoni. I mówię, dzwoni. I mówi sama tak, wiesz co, Andrzej? To tak, nie wiem, dlaczego tak się stało. Zadzwonił dla mnie telefon. Dziwny taki dźwięk w tym telefonie, jakiego nikt nie miał. I wyświetla się ty i twój numer telefonu. Dzwoniłeś do mnie? Mówię, nie. Nie dzwoniłem. Bóg w cudowny, nadprzyrodzony sposób, kiedy wzywamy Jego imienia, szukamy, może uczynić i rozwiązać coś w naszym życiu. Mogliśmy sobie tak szczerze brać siostrę porozmawiać. To jest Bóg. To jest Duch Pański,
którego oczekujemy i pragniemy, działa w naszym życiu. Tak działa Bóg. Potrzebujemy Ducha Świętego. Bez Niego tylko dojdziemy do pewnego momentu. Kościele, zapal się, ożyw się, zapragnij, aby Duch Pański był pośród nas, a przede wszystkim indywidualnie był w Twoim życiu. Amen.